Mam na imię Kinga, pracuję 6 lat. Jestem Gośka, pracuję 11 lat. Magda, 3 lata. Jestem Edyta, pracuję 25 lat. Nazywam się Magda i pracuję 15 lat. Mam na imię Żanetta, mam 17 lat służby. Helena, 23 lata służby. Na imię mam Kasia. Służbę w policji pełnię od 6 lat. Komisarz Stanisława Filipina, paleolog. Twórczyni Polskiej Policji Kobiecej. Podstawowym zadaniem Policji Kobiecej była walka z nierządem, a więc sutenerstwem i stręczycielstwem oraz handlem kobietami i dziećmi. Przedwojenne policjantki zajmowały się także patrolowaniem ulic i dworców, wykonywaniem czynności pomocniczych w prowadzeniu dochodzeń oraz przeprowadzaniu rewizji i aresztowaniu przestępców. Policjantką mogła zostać kobieta posiadająca co najmniej wykształcenie średnie. Na plus zaliczano znajomość języków obcych. Każda z nich musiała być w wieku między 25 a 40 lat, posiadać minimum 164 cm wzrostu, cechować się dobrą kondycją fizyczną oraz dostarczyć świadectwo moralności. I każda z nich obowiązkowo musiała ściąć włosy. Mężatki o służbie nie miały co marzyć, podobnie jak kobiety obdarzone potomstwem. Kandydatki zobowiązywały się, że przez 10 lat od rozpoczęcia służby nie wyjdą za mąż. W 1925 roku kandydatki na policjantki podlegały niezwykle ostrym rygorom związanym z wejściem w uprzedzony do nich męski świat. Na pewno jest to męski świat, nie ukrywajmy. Nie jest to taki typowo kobiecy świat, na pewno. Na pewno jest to świat taki, gdzie społeczeństwo postrzega jako męski. I nasi koledzy z pracy też postrzegają jako męski. Pomimo, że nas, policjantek, jest coraz więcej, to oni nadal mają takie przekonanie, że to oni tak tam królują, tak? Że to jest jednak ich królestwo, tak? A my tylko tak gościnnie w nim jesteśmy. Pani, jedziemy przebrać się w buty. Jesteśmy na ulicy, jesteśmy i za biurkiem, i na ulicy. Jesteśmy na meczach, na zabezpieczeniach, jesteśmy na uroczystościach. My, kobiety w policji, wszystkie wiemy, że nie musimy nikomu niczego udowadniać. Bo wydaje mi się, że wszystkie znamy swoją wartość i to, co wnosimy do policji. I wydaje mi się, że tak naprawdę to się uzupełniamy. Kobieta, mężczyzna w patrolu się uzupełniają. Policjantką zostałam dlatego, że było to moim marzeniem w dzieciństwie, aczkolwiek przyjęłam się do służby dosyć późno, tak, bo już po 30 roku życia. A że akurat moje życie prywatne, osobiste tak się układało, że w tym momencie mogłam sobie pozwolić na to, aby móc zostawić dzieciaki pod opieką mamy i złożyć dokumenty o przyjęcie do policji i przejść proces rekrutacji. Dostałam się, tak, i służę, i spełniam swoje marzenia z dzieciństwa. Jakby mnie ktoś zapytał o to, co to jest kobiecość, zanim wstąpiłam do policji, to zapewne powiedziałabym, tak, długie, pomalowane paznokcie, najlepiej na jakiś taki intensywny kolor, włosy tak rozpuszczone, bądź jakoś fantazyjnie upięte, sukienki, najlepiej krótkie, szpilki. Zapewne taka byłaby moja odpowiedź. Teraz wydaje mi się, że kobiecość nie ma nic wspólnego z wyglądem zewnętrznym. Ja na co dzień noszę spodnie, noszę buty taktyczne, tak, trzewiki, włosy splecione króciutko, niepomalowane króciutkie paznokcie. I czy czuję się mniej kobietą? Nie. Sierżant Kawa Magdalena, oddział prewencji policji w Warszawie, kompania reprezentacyjna w policji od 3 lat. Był moment w służbie patrolowej, kiedy jeszcze służyłam w Łodzi, gdzie mieliśmy interwencje z małymi dziećmi. Tak? Dzieci były pozostawione bez opieki. I to były naprawdę malutkie dzieci. Sama jestem mamą i jak weszłam do mieszkania, w którym było zimno, brudno, naprawdę brudno, to ja zobaczyłam trójkę dzieci, mniej więcej w wieku kilkulatkowie, dwóch chłopców i dziewczynka. Najmłodsze z nich to miało roczek, to była właśnie ta dziewczynka i ona była w pieluszce
która, no nie wiem, powiedzmy, że 3 dni była niezmieniona, tak, bo i było to widać, i było to czuć, tak, i to dziecko było tak zaniedbane, głodne, a braciszek, najstarszy z tych chłopców, nie wiem, miał może 5 lat, tak naprawdę on zajmował się rodzeństwem, tym 3-latkiem i tą jednoroczną dziewczynką, zajmował się tym rodzeństwem i on powiedział, jak go zapytałam, co jedli ostatnio, to powiedział, że sąsiadka kotom mleko wystawiła, to on przyniósł i to dziecko wypiło. Tu teraz w kompanii reprezentacyjnej mam kolegów najfajniejszych na świecie. Nikt nigdy nie powiedział mi, że nie nadajesz się do tego, bądź nie dasz sobie z tym rady. Często słyszałam, Madzia, zaczekaj, zobaczysz. My też tak na początku mówiliśmy, że to się nie da. Także naprawdę nie spotkałam się z takim czymś, żebym musiała udowadniać komuś, że jestem kobietą, dlatego muszę coś robić bardziej, mocniej, tak? Dla mnie sukcesem jest to, że codziennie idę do pracy, codziennie z niej wracam i że codziennie jestem zadowolona z tego, jak mój dzień minął. Wydaje mi się, że każdy dzień bez jakiegoś problemu jest sukcesem dla nas, tak? Na prawo! Zdecydowanie wybrałabym po raz kolejny. Zostałabym policjantką. Teraz, po tych 3 latach, uważam, że wybrałam doskonale i nie zmieniłabym zawodu na pewno. Na plus! Siła. My jesteśmy silne, my jesteśmy najsilniejsze. Kobieta jest siłą. Siła jest kobietą, może tak. Na pewno. Siła jest kobietą. Byłam zawodniczką judo, pracowałam w szkole, w liceum ogólnokształcącym w Kielcach i po prostu zaproponowano mi pracę w policji. Bo jestem medalistką Mistrzostw Polski, reprezentantką kadry kobiet w judo. Trenowałam kilkanaście lat. Judo to była dla mnie bardzo fajna przygoda. Bardzo mile wspominam. Jeżeli chodzi o judo, to posiadam 3 dan. To jest stopień mistrzowski w judo. I myślę, że dzięki judo też znalazłam się w policji. Podinspektor Edyta Witkowicz pracuje w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Jest to męski zawód i troszkę kobiety muszą przejąć tych cech męskich, tak? Nawet przygotowanie fizyczne musi być również no, takie jak i dla mężczyzn, tak? Czyli muszą być mocne, muszą być wytrzymałe, muszą być silne, muszą być zdecydowane, muszą być przygotowane fizycznie również, jeżeli chodzi o cechy motoryczne, ponieważ mają używać siły fizycznej, środków przymusu, muszą to robić bezpiecznie, skutecznie, więc tutaj tego wysiłku muszą 2 razy więcej w to włożyć, tak? Odkąd pamiętam, wolałam pracować z dziewczynami, bo dziewczyny są bardziej poukładane. Jest nam trudniej, musimy więcej wysiłków w to włożyć, ale my realizujemy zadania. To, co dostajemy, to po prostu staramy się wykonać. Może czasami trzeba było przełamywać te dziewczyny, że muszą właśnie tej siły używać, że muszą... No ten trening czasami wyglądał tak dla nich bardzo trudno pod tym względem, bo musiały znosić to fizycznie, prawda? Ale realizowały te etapy. Oczywiście bardzo różne zachowania mnie spotkały, ale ja się tego spodziewałam, że tak może się zdarzyć, tak? Jest ten jednak nauczyciel technik interwencji, samo judo, nauczyciel samoobrony, jednak kojarzył się zawsze z mężczyzną, tak? I zawsze wydawało mi się, że często było tak, że jednak mężczyźni na mnie patrzyli i widziałam w ich oczach taki pytajnik, co tu się będzie działo na tych zajęciach, tak? Jak to będzie? Były też próby takiego delikatnego czasami prowokowania mnie, ale jakoś, ponieważ ja pracowałam już wcześniej w szkole, w klubie, wiele lat spędziłam, więc myślę, że sobie radziłam z tym dobrze. Jeżeli chodzi o tą Ksenę,
To powiedzieli mi o tym oczywiście moi koledzy, tak, że tak mnie nazywają słuchacze. Wywołało to uśmiech na mojej twarzy, bo wydaje mi się, że to bardzo miła jest tak zwana ksywka, tak. Później wiedziałam już o tym. To po prostu przenosiło się z jednego kursu na drugi, tak? Już tak zostało do tej pory. Większość mojego życia zawodowego składała się na prowadzeniu zajęć, tak? No teraz jestem zastępcą kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych i tych zajęć nie prowadzę. W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, jeżeli chodzi o realizację zajęć z zakresu taktyki i technik interwencji, to mamy bardzo dobre zaplecze, tak? Począwszy od sal dydaktycznych, symulatorni, poprzez sprzęt, z którego możemy korzystać. Ja uważam, że kobieta w policji to bardzo dobrze, że są kobiety w policji. Jest tylko kwestia tego, żeby trafiły na odpowiednie stanowisko, żeby można było w pełni wykorzystać ich predyspozycje. Tak? W takim składzie mundur i wszystkie te cechy, no to taki bardzo ładny obraz tworzy, wydaje mi się. Czołem, Pluton! Czołem, pan inspektor! Kiedy stanął przede mną wybór zawodu, zawsze kobieta kojarzyła mi się w mundurze jako kobieta silna i zdeterminowana. Dlatego ja stwierdziłam, że też chcę taka być, też chcę być policjantką. Zostałam skierowana na kurs podstawowy do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Tam odbyłam kurs 6-miesięczny. Istnieje przeświadczenie, że właśnie policja jest to typowo męski zawód. Dla mnie, jeżeli o mnie chodzi, kobiety równie dobrze, bardzo sobie radzą w służbie. Są osobami zdeterminowanymi, silnymi, a co świadczy również o tym, że z roku na rok przybywa kobiet. Najgorszym momentem w mojej pracy był pierwszy wypadek śmiertelny, pierwsze zgłoszenie, które dostaliśmy, żeby udać się szybko, już nie pamiętam ulicy, nieważne, w każdym razie tutaj w Warszawie, i było potrącenie mężczyzny przez pociąg. To był mój najgorszy i najdramatyczniejszy moment, z uwagi na to, że później nie spałam praktycznie. Musiałam spać praktycznie przez 2 tygodnie z zaświeconym światłem. Tak się bałam. Powiem wam tak, że przyzwyczaiłam się do tego. Już nie robi to na mnie takiego wrażenia. Po prostu jadę, robię i tyle. Wiadomo, że później człowiek myśli, że mężczyzna sobie jechał do domu i mężczyzna jakiś tirem wjechał sobie w niego, bo nie wiem, był po narkotykach, załóżmy. No teraz ostatnio mieliśmy taki przypadek. Pan sobie wracał do domu i no i mężczyzna tirem zjechał. Nie wiadomo dlaczego zjechał na przeciwległy pas ruchu. Uderzył tak w niego, że po prostu jego samochód wciągnęło po prostu pod tira. No. I kazali mi go przeszukiwać, a on wisiał tutaj cały na skórze i tutaj mu kości wystawały wszystko. Tak wiecie, bo no, tragedia. Tragedia. Ogólnie w tej ekipie wypadkowej jestem ja jako jedyna dziewczyna. Nie ma już dziewczyn. W ruchu drogowym jest bardzo dużo dziewczyn, ale jeżeli chodzi o ekipę wypadkową, jestem ja tylko. Jako jedna kobieta jeżdżąca. Dla mnie kobieta w policji jest kobietą silną. Jest silna, zdeterminowana, potrafi sobie zorganizować czas. Ja jestem singielką, ja nie mam dzieci, nie posiadam dzieci. Natomiast z tego, co widzę, przykłady moich koleżanek, naprawdę podziwiam je. Podziwiam je, że potrafią tak zorganizować czas, że potrafią pełnić służbę zmianową, w systemie zmianowym 8-godzinnym i jeszcze zajmować się do tego dziećmi, domem i rodziną. Dla mnie kobieta ogólnie, jeżeli chodzi o prywatnie, tak, kojarzy się z matką, z dobrem, ciepłem. Natomiast jeżeli chodzi znowu z drugiej strony, o służbę w policji, musi być silna, nie może pokazywać emocji, tak, jakichś takich ciepłych, bo różne są sytuacje. Z różnymi ludźmi mamy do czynienia. Bez problemu, naprawdę, bez problemu podjęłabym jeszcze raz się tej służby. Jeszcze raz od samego początku. A jeden z kolegów dał mi tą czapkę, bo miałam za dużą swoją i dał mi tą czapkę i życzył mi tego,
żebym się spełniała zawodowo, tak? Żebym się spełniała zawodowo i no i życzył mi komisarza. Starszy sierżant Kinga Zoła w działu ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Pracuje 6 lat. Sierżant sztabowy Katarzyna Minko. Służby w Policji pełnię od 6 lat. Obecnie w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji w sekcji dochodzeniowo-śledczej. Praca dochodzeniowca w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą polega na gromadzeniu materiału dowodowego w prowadzonych sprawach. Katalog spraw prowadzonych przez Wydział jest bardzo szeroki. Są to przestępstwa VAT-owe dotyczące praw autorskich, ochrony środowiska. Są to manipulacje instrumentami finansowymi, prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia, jak też wykorzystanie informacji poufnej na giełdzie papierów wartościowych. Praca funkcjonariusza Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą wymaga niewątpliwie dużego nakładu czasu. Pracujemy na dużej liczbie dokumentów, są to sprawy wielotomowe. Bierzemy również udział w tak zwanych realizacjach, zatrzymaniach osób podejrzanych, przesłuchaniach tych osób, przesłuchaniach świadków. Za przestępstwami gospodarczymi kryją się duże pieniądze. Są to czasami sprawy, w których wartość szkody jest wielomilionowa, a osoby dopuszczające się tych przestępstw są to osoby najczęściej wykształcone, prowadzące duże spółki, które pozornie działają legalnie. Generalnie w moim przypadku ja wiedziałam, na co, że tak powiem, się piszę. Mój dziadek wielokrotnie opowiadał mi o swojej służbie, o trudach, o zaletach, wadach tego zawodu. Wielokrotnie, lata, oglądaliśmy program 997. Dziadek odnosił się do swojej służby, do swoich doświadczeń zawodowych i powiem, że niezwykle mi to imponowało. Uważam, że policja nie jest zawodem tylko i wyłącznie dla mężczyzn i też nigdy nie spotkałam się z takim nastawieniem w swojej służbie. Znaczy ja dosyć późno wstąpiłam do policji. Nie to, że nie, żebym nie chciała wcześniej po prostu, ale tak się złożyło, że wtedy, kiedy byłam na studiach, złożyłam dokumentację, no i po prostu zostałam nieprzyjęta, więc obraziłam się jak gdyby na szereg lat, prawie na 10. I trenowałam różne sztuki walki, więc zawsze byłam jakby aktywna fizycznie. No i tak czułam, że mam predyspozycję do wykonywania tego zawodu. Ale zdarzyło się tak, jak się zdarzyło. Obraziłam się na ileś lat i wróciłam na nowo. Mam to szczęście, że jestem z wykształcenia pedagogiem i od samego początku jakby służby w policji starałam się, dążyłam jakby do jakiegoś wydziału, w którym mogłabym wykorzystać swoją zdobytą wiedzę. No jest to co prawda bardzo wymagająca praca, bo to są często, są to nieletni z problemami. Jak dla mnie, dla kobiety było, jak sąd odbierał dziecko, noworodka rodzinie, bo nie radziła sobie. Ci rodzice przychodzili pod sąd, błagali, żeby nie odbierać im. To było i kolejne dziecko, które się urodziło. No ale niestety po prostu byli nieporadni życiowo. Dziecko było owijane po porodzie w reklamówki zamiast w pieluchy, więc po prostu miało odparzenia i no i tak, taka była po prostu
rodzina, która miała problemy, po prostu nie radziła sobie i to było dla mnie takie trudne, bo ja jako matka po prostu nie mogłam sobie tego wyobrazić, po prostu, żeby tak traktować dziecko, a z drugiej strony z kolei wczułam się w to, gdyby mnie zabrano dziecko. Więc to takie trudne z dwóch stron po prostu. Zależy, w którą rolę się człowiek czuje. Kobieta jest potrzebna w policji. Uważam, że są stanowiska typowe dla kobiet i kobieta jest... Kobieta ma więcej empatii, więcej zrozumienia w niektórych sytuacjach. Uważam też, że to stanowisko, którym ja jestem, jeśli jestem wychowawcą, jak widzę, nieletni podchodzą bardziej jakby z respektem do kobiet. Młodszy aspirant Małgorzata Oźminkowska, Policyjna Izba Dziecka Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zdarzało się w sądzie, jak pełniłam służbę, że często przychodziły różne osoby z marginesu i zazwyczaj sędziowie zgłaszali wtedy, że przyszła taka i taka osoba i że będzie znowu już robić awanturę. Wtedy najczęściej z sekretariatu dzwonili po policję. No i też takim małym sukcesem można by było powiedzieć, że osoba potężna, mężczyzna wielki, który jak gdyby do tej pory nie reagował na żadne polecenia, rozkazy, chciał swój temat załatwić, to walił drzwiami, oknami po prostu i chciał to załatwić. No i jak zdarzyło mi się, że ja poszłam na interwencję, no i ten pan grzecznie posłuchał mnie i opuścił sąd. No, często podkreślali moi przełożeni, że gdzie się babę pośle, tam po prostu jest sukces. Dlaczego? Już? Tak. To w porządku? Nie. Dlaczego? Aspirant sztabowy, Magda Maszer, 15 lat służby. Dlaczego zostałam policjantką? Chyba nie będę oryginalna, jak powiem, że tradycja rodzinna. Mój dziadek i ojciec pracowali w policji, byli instruktorami strzelania i poszłam w ich ślady. Postanowiłam, że pokażę, że kobieta też potrafi, że ja też mogę i zaczęłam trenować. No i tak się zawzięłam, że zaczęłam osiągać dość wysokie wyniki w strzelaniu. Udało mi się kilka razy wygrać Mistrzostwa Polski, zająć drugie miejsce indywidualnie na mistrzostwach międzynarodowych, czy też pierwsze miejsce drużynowo też na arenie międzynarodowej. Raczej ostatnimi czasy nie schodzę z podium. Nie miałam łatwej drogi, żeby dojść do tego miejsca, w którym jestem. Zajęcia z wyszkolenia strzeleckiego prowadzone są przez dwóch instruktorów. Wiodącego i wspomagającego. I nawet jak byłam tym instruktorem wiodącym, czyli na mnie padało prowadzenie zajęć, to jeżeli były jakiekolwiek problemy, jakiekolwiek zapytania ze strony słuchacza, to nie przychodzili oni do mnie. Przychodzili do mojego kolegi. Bo tak się utarło, że to mężczyzna może mieć wiedzę o broni, może wyjaśnić działanie pistoletu, kobieta nie. I dobry rok mi zajęło, aby zmienić myślenie. Bo jeżeli, dajmy na to, policjant nie trafiał w tarczę, a w końcu posłuchał moich rad i w tą tarczę zaczął strzelać, co więcej, osiągać wysokie wyniki, zmieniał zdanie. Czyli to doświadczenie połączone z wiedzą powodowało, że ci ludzie inaczej się do mnie nastawiali, gdy zobaczyli, że to działa, że jak się mnie posłuchają, faktycznie te wyniki na tarczy mają lepsze. To nie jest tylko i wyłącznie męski świat. Kobiety również mogą wykonywać te czynności, zadania, które kiedyś uznawano za męskie. Wszystko zależy od kobiety. Ja nie widzę problemu, jeżeli chodzi o płeć, tylko o charakter. Ja na początku zrobiłam błąd. Gdzieś właśnie zaczęłam gubić kobiecość. Wpadłam w męskie środowisko, czysto męskie.
Zostałam instruktorem, uczyłam kursy podstawowe, specjalistyczne. No i żeby jakoś tak, nie wiem czy wzbudzać może respekt, wsiałam włosy na króciutko. Przyjęłam taką pozę męską i wzbudzałam wśród słuchaczy, nazwijmy to lęk, że to jest o, ta, co wymaga, gdzie nie ma taryfy ulgowej, dokręca śrubę. Ale po jakimś czasie zrozumiałam, że nie tędy droga. Że dlaczego ja mam być instruktorem? Dlaczego nie mogę być instruktorką? Dlaczego mam być taka jak moi koledzy? I wtedy padła decyzja, że zapuszczam włosy. Mój ubiór, no, służbowy nie mógł się zmienić, natomiast cywilny jak najbardziej, już bardziej podkreślający, że jestem kobietą, zmieniłam myślenie. Zaczęłam pokazywać właśnie, że kobieta może wykonywać takie zadania, wydawałoby się czysto męskie, zachowując przy tym swoją płeć. Moim sukcesem? Na pewno zmiana myślenia u mężczyzn, choć w tym moim małym świadku, czyli tej strzelnicy, tych zajęć strzeleckich, ja już nie muszę udowadniać, że ja potrafię. Kobietość to poczucie, że jest się komuś potrzebną, w moim takim rozumieniu. Kobiecość to delikatność, to ciepło, to takie stonowanie, wydaje mi się, w zaciszu domowym i to takie czucie się dobrze z samym sobą. Studiowałam biologię na uniwersytecie, więc zaczęłam szukać czegoś w tym kierunku. W mediach była umieszczona informacja, że policja poszukuje do swoich szeregów biegłych, jeszcze wtedy na policyjne stanowiska. Ukończyłam kurs podstawowy na Szkole Policji w Słupsku, bardzo daleko od Warszawy, ponad 600 kilometrów. Miałam wtedy małe dziecko, mój syn miał wtedy 2 lata. No i nie ukrywam, że jako matce było bardzo ciężko, tak? Natomiast mając wsparcie w rodzinie, było mi łatwiej to przejść. Tak, praca w policji wiąże się z pracą w instytucji hierarchicznej i wydaje mi się, że każdy, kto próbuje wcielić się w szeregi policji, powinien zdawać sobie z tego sprawę. I jako, że pochodzę z rodziny mundurowej, myślę, że ten fakt pomógł mi w dużym stopniu okiełznać zarówno moją osobowość, taką dosyć energiczną, jak i zrozumieć, że są pewne granice, na co można sobie pozwolić, a na co nie. Badając ślady biologiczne, muszę być niesamowicie spostrzegawcza i uważna. I poszukując śladów krwi, nasienia lub śladów włosów, tych, które są zabezpieczane i tymi, które ja badam, musi być jakby na tyle dociekliwe i na tyle skrupulatne, żeby niczego nie przeoczyć. To jest niesamowicie istotne, ponieważ jest to najważniejszy etap moich badań, w których ja muszę zadecydować, które plamy krwi, które plamy nasienia, które włosy zakwalifikuję do badań, ile próbek pobiorę, co będę badała, by maksymalnie jakby dać najbardziej wiarygodny wynik i przybliżyć jakby, znaczy spowodować, że moje wyniki będą na tyle wiarygodne i przybliżą nas do prawdy, więc to jest bardzo, bardzo ważny etap moich badań. Takie mniej przyjemne wydarzenia, które są związane z moją pracą, to na pewno zdarzenia z udziałem dzieci. Pamiętam taką sprawę, gdzie doszło do zabójstwa 12-latka. Ponieważ była to sprawa bardzo stara, dawna, swego rodzaju najbardziej traumatycznym przeżyciem było przeczytanie właśnie w
protokole oględzin, w jaki sposób doszło do zabójstwa tego dziecka. I to utkwiło mi bardzo w pamięci, ponieważ siłą rzeczy jako kobieta, jako matka, wiadomo, starałam się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby ujawnić jakieś ślady, które mogą wskazać sprawcę. Nie zakładam munduru na co dzień, tak? Rzadko chodzę w mundurze. W mundurze przychodzi mi wyjść tylko w momencie większych jakichś uroczystości czy w przypadku awansu. Ten mundur jest częścią mnie. Jestem dumna z tego, że jestem policjantką. Dzisiaj z perspektywy czasu wydaje mi się, że dobrą decyzję podjęłam, bo lubię swoją pracę i tak to się ułożyło, że przynosi mi ona wiele satysfakcji. Podinspektor Żanetta Makowska. Pracuję w Zakładzie Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Jestem biegłą z zakresu genetyki sądowej. Mam 17 lat służby w policji. Kobieta powinna być sobą i po prostu robić swoje. Nadinspektor Helena Michalak, komendant wojewódzki policji w Gorzowie Wielkopolskim. 23 lata służby. No jakoś tak się potoczyła faktycznie moja służba, że z PG poszłam do pionu logistyki, tak bardzo szeroko nazwanego. Zawsze śmiałam, że takie było zapotrzebowanie na ewentualne moje wykształcenie. Zawsze sobie tym to tłumaczyłam. Ja byłam 2 lata i 7 miesięcy zastępcą komendanta głównego. Miałam szczęście, pracując w logistyce, realizować trzy naprawdę ważne programy logistyczne i finansowe z takiego wsparcia. To pierwszy program modernizacji policji, program standaryzacji, no i teraz ten drugi program modernizacji policji. Faktycznie jakoś tak miałam szczęście do naprawdę wspaniałych przełożonych w życiu, bo to trzeba mieć szczęście. Miałam szczęście do współpracowników, bo to tak naprawdę przecież to oni na mój sukces później gdzieś pracowali. Także myślę, że tak jakby szczęście to jest takie szczęście do ludzi. Ja to szczęście do koleżanek i do kolegów, czy funkcjonariuszy, czy pracowników cywilnych miałam. Na pewno rozumiem kobiety, ponieważ sama wiem, jak kobiecie jest ciężko i jakby najważniejszy ten dom, tak? Ten dom i te dzieci. Ja przychodziłam do komendy głównej w styczniu. W styczniu, 16 stycznia 2016 roku. Młodszy syn miał 10 lat, starszy 17. Starszy kiedyś mi powiedział, pamiętaj, że jak ty wrócisz, to mnie nie będzie. Na zasadzie, że skończy szkołę średnią i pójdzie na studia. I faktycznie tak się stało. Ale z młodszym, w którym zawsze robiłam lekcje, bo to był mój obowiązek robienia lekcji. I robienie lekcji i zadania domowego przez Skype'a to jest na pewno wyzwanie. Z jednej strony, jeśli chodzi o pracę i o rozwój taki osobisty, to wspaniały czas. To muszę powiedzieć, że wspaniały czas. Ale jeśli chodzi o rodzinę, to ciężko. Dzień nominacji generalskich to zapamiętam ja do końca życia, no i na pewno moja rodzina, bo to też dla nich było święto. Jeszcze raz, gdybym miała wybierać swoją przyszłość i swój zawód, przyszłabym do policji na pewno. W życiu nie przypuszczałam, że wszystko, co w życiu osiągnęłam, to tak naprawdę zawdzięcza pracy w policji. Wszystko. Męża też. Męża też. Ja kiedyś takie bardzo fajne pytanie usłyszałam, że jestem na takim, a nie innym stanowisku, że mam taki, a nie inny stopień. To ktoś mi zadał pytanie, że dlatego, że jestem kobietą, czy pomimo, że jestem kobietą? Bo tak naprawdę dlatego, że jestem kobietą, bo się bardziej myślę, że staramy. I pomimo, bo udajemy, że nie jesteśmy kobietami. Czasami musimy udawać, że nie jesteśmy kobietami.
Bardziej, bo ja nie widzę. Julia? Jest dobrze. No, nie wiem, słuchajcie, co mam powiedzieć, no. Magara. Mamy to? Dasz radę, powtórzyć. Proszę cię, daj sobie radę. A nie, bo ja się dzisiaj motałam strasznie. Zróbcie cięcie. Z każdej nas tak widać i tak. Voilà! Ta-dam!